po co robić dwa razy tą samą pracę? A czasami trzy razy. Jaki to ma sens? Dlatego, że nie jest zdrowiona oczywiście. Wiecie, kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy odkładamy na potem, na jutro, na pojutrze, pracę, którą mamy zrobić dzisiaj. Motywacja, zdecydowanie się, żeby coś zrobić, wymaga od nas ogromnej energii. Start jest, pochłania mnóstwo sił. Wiecie, że wystrzelona rakieta w kosmos tam, na Księżyc, spaliła 80% energii w pierwsze 5 minut. Chodziło o pokonanie grawitacji, a później już paliwo było potrzebne tylko do tego, żeby ona tam ją ukierunkować, a tak leciała po inercji. Tak naprawdę większość energii u nas, my spalamy też w czasie różnych zadań, prac, zwłaszcza tych trudnych, kiedy musimy się na coś zdobyć, zacząć. Podróż się zaczyna od pierwszego kroka, później już idzie. Dlatego najlepszy sposób to, kiedy mamy jakieś plany na dzisiejszy dzień, załóżmy, na następny dzień, to trzeba zaczynać od najbardziej ważnych i najtrudniejszych zadań. I nie myśleć o tym, ale od razu z rana, kiedy mamy najwięcej sił, nie przekładać sobie tego w głowie, gdzieś tam na potem układać, tylko brać się do tego, do pracy i ją zrobić. Wtedy następne zadania, już z uczuciem pewnego zwycięstwa i nagrody, że coś sobie zrobiliśmy trudnego dzisiaj, będą szły lekko i prosto. Odkładanie na jutro to tak, jakbyśmy wykonywali dwa razy tą samą pracę. Dwa razy poświęcamy na to mnóstwo energii, a rezultatu nie ma.